od wielu, wielu wieków jest krajem pogranicza, jest regionem pogranicza, gdzie zmieniały się różne władze, różne panowania, różna przynależność tego regionu była. I dlatego tu obok siebie żyją zarówno Czesi, Polacy, w ostatnim czasie również inne narodowości, ale historycznie Czesi i Polacy. I tutaj również koło siebie istnieją kultura polska, kultura czeska i kultura regionalna, co jest, myślę, bogactwem w ogóle tego regionu. Teďka troubím na něco jako trombita se to jmenuje. A je to takový v podstatě i beskydský nástroj. Tak se svolávali lidi, když neměli telefony. A je to takový strašně tradiční. A moc to neumím. Muszę się zgodzić z jednym, że Ewa chcąc, nie chcąc stała się ambasadorem tych dwóch krajów. My wiemy, że mamy instytucje, które nazywają się ambasady, czy też czeska w Warszawie, czy też polska w Pradze, ale Ewa jest takim autentycznym, naturalnym ambasadorem. Proszę zauważyć, jaki fenomen. Kto wyjeżdża za Ewą na koncerty? Kto się z nią chce spotkać? Ewa spowodowała to, że zupełnie naturalnym sposobem Czesi odkrywają Polskę, a Polacy przyjeżdżają na tereny, o których może czasami nie wiedzieli, że są aż tak bliskie, na przykład językowo, że żyją tu Polacy. Poznają miejsca rodzinne, poznają Wędrynię, poznają miejsca, gdzie Ewa koncertuje. A tak samo na drugiej stronie. Ewa ma fankluby, które za nią jeżdżą, naciągając na siebie bardzo dużo ludzi, którzy słuchają jej muzyki. Ona jest po prostu najbardziej rozpoznawalnym człowiekiem zarówno w Czechach, jak i w Polsce. I ona to mówi na głos. Ja jestem ze Śląska Cieszyńskiego, ja jestem Polką, ale oczywiście bardzo lubię zarówno Czechów, jak i Polaków. I ci ludzie to czują i uwielbiają zarówno Warszawa, jak i Praga. Dla mnie to jest po prostu fenomen, że tak młody człowiek w ten sposób się zachowuje. Tutaj mam swoje jakieś kolaże od fanów. Ten jest piękny, ten jest taki bardzo aktualny. To jestem ja z rodziną. To są chyba moje 14 czy 15 urodziny w Pradze. Świętowałam. To jest Magda, moja siostra, mój brat. To moja mama. A to ja. A to mój tata. Mój tata, który po prostu wygląda cudownie. Jako stýská se mě po rodičích, ale potom kraj v tom, že je to prostě mentalita, kterou by chtěla předat dál i jako svým dětem. Jako. A tady prostě tím, jak jsme vlastně Poláci, kteří žijí za hranicí, jsme menšina v nějakém státě a jsme v Čechách, jako normálně jsem dělala že českou státní maturitu, ale všechno se učíš i v polštině, zároveň všichni tady mluví jako nářečím polským, ne úplně čistou polštinou a zároveň, když někoho poznáš, kdo mluví po našemu, tak víš, že je odsaď. Tak tady v tom kostele jsem byla křtěná. Co je super, že tady všechny ty nápisy jsou v polštině. Ty vlastně nevidíš na tom kostele, který tady už nějakou dobu stojí, že jo? Všechno je napsané v polštině. Tak to je takový jako pro mě i místo a znamení, že tady ty Poláci patří a že tady vždycky byli a že je to takový i propojení toho ty víry a navíc toho patriotismu z mé strany. Teď se tady nacházím jako oboje, což mě baví. Mamy z tego tak samo ogromną satysfakcję, że jej się udaje to łączyć te dwa narody, że jest takim rzeczywiście moim zdaniem dobrym łącznikiem, że i w dzisiejszym czasie powiedzmy dzięki spotkaniom fan klubów polskiego, czeskiego wspólnie razem powstają nowe znajomości, ludzie się zapoznawają, ludzie się polubiają, zawiązują nowe znajomości. Jako prostě jsou akce, kde přijdeš, všichni přichází v kroji. Všichni. A to nejde o to, že tam prostě jsou starší paní, který jako
to vnímají, že by se tak mělo to nosit u každý jako společenský události. To tam jsou mladí lidi. Tam jsou lidi, kteří žijou tím folklorem, jsou jako mi brácha, který prostě chodí do folklorního souboru tanečního Oloza, strašně známého u nás. A z historií, kde tančili můj táta v tom samém sboru. A prostě a baví je to a těší je to a mají tam zase nějakou svoji komunitu, která když víš, že třeba poznáš kluka z Olzy třeba nebo z nějakého jiného souboru, víš, že má vztah k folkloru, víš, že má vztah k tradici, víš, že má vztah k tomhle kraji. A to už strašně moc věcí jako řeší. Tady je to prostě stejně nejvíc. Hory, lesy, příroda, Teskydy. Vždycky se tady ráda vracím. Když budu mít domeček, tak chci mít velkou zahradu. Je taky grecký mýt o Anteušovi, česky Antaios. Ten mýt grecký mluví o tym, že ten Heros byl tak dlouho nie do pokonania, dopóki dotykal własnej ziemi. Czyli metaforycznie, dopóki miał swoje korzenie. Pokonał tego olbrzyma Anteusza, Herkules, który oderwał go od ziemi i umieścił go w powietrzu, czyli podciął mu korzenie. Ewa Farna, mieszkająca w Pradze, bywająca w Warszawie, zawsze ma te mentalne korzenie tu cieszyńskie, i myślę, że te korzenie cieszyńskie razem z rodzinnym zapleczem decydują o jej sukcesie, o jej po prostu niepowtarzalności.